Nazywam się Anna Dejk-Chojnacka. Pracuję w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. Wcześniej pracowałam jako audytor wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. Ta praca w NIK wydawała mi się podobną do tej, którą realizowałam jako audytor. Stąd też aplikacja do NIK-u. Chciałam wejść na głębszą wodę. Praca w Najwyższej Izbie Kontroli jest ciężką pracą. Jest ciężką, odpowiedzialną, wymagającą dużego zaangażowania, takiego ponadstandardowego, dlatego że to nie jest praca na 8 godzin. To nie znaczy, że jesteśmy źle zorganizowani, ale badane zagadnienia wymagają takiego szerokiego podejścia. Oczywiście mamy harmonogram, czas, który nas nagli do tego, żeby zakończyć kontrolę, zwłaszcza jeżeli to jest kontrola koordynowana w całej Polsce. Więc no, jest to praca, która wymaga takiego silnej odporności na stres, ale przecież nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Tak? Mamy te osoby, z którymi możemy coś skonsultować, czy z koordynatorem kontroli, czy z doradcą prawnym, z kolegą, z koleżanką z zespołu, jeżeli jesteśmy w zespole. Ale tak, nie jest to praca dla każdego. To jest instytucja zaufania publicznego też. My informujemy obywateli o stanie państwa. Stąd też waga, ciężar odpowiedzialności, który leży na każdym kontrolerze. Stąd też każdy kontroler przechodzi aplikację kontrolerską i po pomyślnym złożeniu, zdaniu egzaminu składa ślubowanie. Jest to taki ważny element naszej pracy, dlatego że ślubujemy wiernie służyć Rzeczpospolitej z pomocą Boga niektórzy, więc no, ma to taki wymiar, myślę, że każdy z nas poniekąd czuje się państwowcem, bo to jest praca na rzecz państwa polskiego. No nie żegnamy się z tą pracą wychodząc z budynku, z biura, tak, z urzędu, tylko gdzieś te procesy w głowie nam chodzą, gdzieś to wszystko pracuje. Czasami jakieś rozwiązanie sytuacji przyśni się w nocy. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Czasami może być tak, że czujemy się zmęczeni danym tematem, że to jest taka trochę walka samemu ze sobą. Ale nie wolno odpuścić, bo to takie poczucie przyzwoitości nakazuje rzetelną realizację zadań. Każdy z nas składał ślubowanie, że będzie realizował obowiązki sumiennie. Jak trafiłam do NIK, wrażenie zrobił na mnie sam fakt możliwości pracy z profesjonalistami, ze specjalistami, nie tylko w danej dziedzinie, dlatego że pracownicy delegatur realizują kontrolę niemal w każdym temacie, w każdym obszarze działalności państwa. Stąd też no, jednego dnia jesteśmy na lotnisku, upraszczając, drugiego dnia jesteśmy w przedszkolu, trzeciego dnia w spółce Skarbu Państwa, czwartego dnia gdzieś w jednostce samorządu terytorialnego. Więc na początku każdy kontroler przechodzi taką współpracę z doświadczonym kontrolerem. No i ja też miałam taką szansę, aż czasem zostałam skierowana na kolejne zadania już jako samodzielny kontroler. Uwieńczeniem tej naszej pracy jest opracowanie projektu wystąpienia pokontrolnego. To jest ten etap taki twórczy, gdzie piszemy pewną pracę i oczywiście ona jest poddawana ocenie przez grono ludzi, dlatego że praca nasza jest kolegialna. Stąd też ocenia to nasze zadanie, tak, kontrolne. Doradca prawny sprawdza, koordynator kontroli, no i ostatecznie dyrektor. Do ciemnych stron kontroli zaliczyłabym przede wszystkim brak współpracy z jednostką kontrolowaną. Oczywiście NIK ma wypracowane procedury na tę okoliczność, zapisane stricte w ustawie o NIK. Natomiast my generalnie musimy zrealizować cel kontroli. Czy jednostka chce współpracować, czy nie, mamy określony czas na zrealizowanie tego zagadnienia, na wyczerpanie tematyki programu. Natomiast no i tak dojdziemy do tego, co chcemy ustalić. To nie jest tak, że kontroler się boi, to nie jest tak, że fakt utrudniania spowoduje, że my odstąpimy od czynności kontrolnych. Nie.
Każdy otrzyma ocenę, każdy musi się z nią zmierzyć. Jedyne, co możemy sobie pomyśleć, że jeżeli ktoś się boi, to nos kontrolerski podpowiada, że coś jest na rzeczy i ta ocena nie będzie pozytywna. Prowadziłam kontrolę jako kierownik zespołu kontrolnego w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Kontrola trudna, skomplikowana, dotycząca działalności samej spółki oraz procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych, które w niej zachodziły. Głównie pod kątem także dwóch kontraktów, które spółka realizowała. Chodziło o budowę lodołamaczy, czyli nową budowę, oraz o remont okrętu wojennego, czyli tak zwany projekt specjalny. Dokumenty dokumentami, pieniądze pieniędzmi, ale to jest bardzo istotny pracodawca dla naszego regionu, dla zachodniopomorskiego. To jest pracodawca dla setek ludzi. Także obszerność zagadnień, trudność, specyfika branży, konieczność przeprowadzania rozmów wielu z podwykonawcami tych projektów, przesłuchania świadków. Ustaliliśmy, iż spółka przystępowała do badanych kontraktów z przewidywaną wielomilionową stratą. Co istotne, w wystąpieniu pokontrolnym zostało jasno i wyraźnie zaznaczone, że Izba widzi, że to przystąpienie do tych kontraktów uwzględniało istotny aspekt społeczny, jakim było zapewnienie pracy dla pracowników stoczni. Od tego nie można było uciec. A jednak sytuacja finansowa spółki była trudna i ta strata pogłębiała się. Wartością NIK, która najbardziej do mnie przemawia, jest wiarygodność. Izba jest wiarygodną instytucją. Pracują w niej profesjonaliści. Nasze wyniki kontroli oddają wiernie obraz rzeczywistości. To jest ten taki racjonalny poziom zapewnienia, tak jak audytorzy. Badamy pewne zagadnienia i przy tym materiale dowodowym, którym dysponujemy, przy tych przepisach prawa, które istnieją, wydajemy pewne oceny. Izba wydaje oceny wiarygodnie. To także jest, świadczy o tym chociażby poziom zaufania społecznego do wyników kontroli. Świadczą o tym cytowania w mediach, szerokie powoływanie się na wyniki naszych kontroli. My rzetelnie badamy stan faktyczny, informujemy społeczeństwo, jak jest, a jak być powinno. Kontrole zapadają w pamięć. To nie jest tak, że możemy zapomnieć o tym, co się działo, zwłaszcza jeżeli, no może i to jest dziwne, ale zależy nam na losach tej jednostki, bo nam zależy. To nie jest tak, że my chcemy, żeby określona jednostka nie funkcjonowała dalej, żeby się zamknęła, że tam pracuje, tak jak wspomniałam, mnóstwo ludzi. My życzymy dobrze. Kiedyś jeden z prezesów Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że Izba jest poniekąd jak lekarz. Bada, diagnozuje, ustala stan pacjenta i przepisuje leki. A to, czy pacjent weźmie te leki, już zależy od pacjenta. Przecież nie przymusimy. Oczywiście możemy też realizować kontrolę w sektorze obronności, bezpieczeństwa, badamy przeciwdziałanie terroryzmowi, więc badamy takie zagadnienia, o których publicznie się nie mówi. Są objęte jakąś tajemnicą, jakąś klauzulą. W związku z tym tak poszerzamy swoje horyzonty, tak poszerzamy swoją wiedzę, tak poszerzamy nasz warsztat. Z takimi ciekawymi ludźmi mamy możliwość się spotkać. To jest piękne. Zdarza mi się czasami odbierać jakieś sygnały, które wskazują, że gdy kontroluję mężczyzn, to traktują mnie może trochę pobłażliwie. Wszędzie pracują kobiety, wszędzie pracują mężczyźni. Myślę, że sama kwestia dobrego przygotowania do kontroli, profesjonalnego podejścia, umiejętności słuchania
pozwala na to, żeby przełamać tę barierę w ogóle płci. Rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem. Jeżeli ktoś na jednostce powie komplement, to jest miłe, okej, ale wróćmy do tematu kontroli. Jeżeli kobieta, kontrolerka, rzetelnie podchodzi do realizowanych tematów, to nic nie jest przeszkodą. Nawet to, że ktoś próbuje wykazać, że kobieta pewnie się nie zna. Przecież my reprezentujemy ważną instytucję, to jest naczelny organ kontroli. Uważam, że kwestia podejścia do wykonywanych obowiązków jest zasadnicza. Płeć nie ma wtedy znaczenia. Praca w Najwyższej Izbie Kontroli wymaga często poświęceń. Przede wszystkim życia prywatnego. Rozłąki z rodziną. Przykładowo, delegatura NIK w Szczecinie jest dosyć rozległa terytorialnie. Z tego też względu realizacja czynności kontrolnych gdzieś na skraju województwa, w odległości pewnej od Szczecina, powoduje, że musimy pracować, wykonywać czynności służbowe w delegacji. Rozstać się z rodziną, rozstać się z dziećmi, odrabiać lekcje przez telefon, starać się jakoś zorganizować tak czas, zorganizować życie domowe, żeby nie ucierpiało poprzez to, że nas w domu nie ma. Praca, walka może z negatywnymi emocjami, próba wyzbycia się tych negatywnych emocji, to nie jest nic prostego. Ja jestem osobą, która jest taka bardzo ekspresyjna w wyrazie. Więc jak powiedzmy typowa Włoszka. Dużo krzyczę, dużo szumu robię, później ochłonę, dystansuję się do tego, co robię w domu. Tam odzyskuję spokój wewnętrzny, mam silne oparcie w mojej rodzinie. Oni są ze mnie dumni. I to daje takie napędzenie się do dalszej pracy. Pracuję w izbie, dlatego że traktuję mojego pracodawcę jako stabilnego pracodawcę, takiego, który daje szansę dalszego rozwoju, takiego, który właśnie zapewnia mi tą zmienność zadań, które realizuję. No ale przede wszystkim jest to takie poczucie takiego wewnętrznego realizowania misji NIK. Myślę, że każdy z nas w mniejszym, większym stopniu czuje się państwowcem. Nie chcemy pójść na łatwiznę. Praca w innych instytucjach, w innych podmiotach może być trudna. Czasami jest bardzo trudna, czasami jest wyczerpująca, czasami jest o wiele lepiej płatna. Trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, czy w takim razie jest to praca dla nas. Ja póki co jestem w izbie prawie 10 lat.